Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu. Witam was już jako 20-latka. W weekend miałam urodzinki, skończyłam 20 lat. Później wam pokażę prezenciki, jakie dostałam. Może nie jest ich za dużo, ale jak już nieraz mówiłam na vlogach, dla mnie liczy się gest, a nie ilość, że ktoś, dla mnie liczy się to, że ktoś chce tobie coś kupić, podarować. No, po prostu taki gest. Także później wam pokażę. Wstałam, ogarnęłam się, idziemy robić kawkę. Pogoda nam dopisuje, także fajnie. Mnie w weekend od piątku do niedzieli praktycznie nie było w domu, bo byłam u mojego taty, bo zrobił mi niespodziankę i przyleciał na moje 20 urodzinki, także zrobiliśmy sobie imprezkę urodzinową, taką moją w sobotę i w niedzielę już miałam drugą imprezkę urodzinową tutaj u mnie w domu. Także w tym roku miałam dwie imprezki urodzinowe, z czego się bardzo cieszę. Miło spędziłam weekend, fajnie spędziłam weekend, to co to najważniejsze. No. Także co, ja idę sobie zrobić kawki i śniadanko, na śniadanko sałatka gyros, która była na urodzinkach moja ukochana sałatka, uwielbiam. Także zjem sobie śniadanko, wypiję kawkę. Dzisiaj siedzę w domu, nie idę do szkoły, bo nie mam żadnych egzaminów takich, więc stwierdziłam, że siedzę w domu. Szczególnie, że no jak słyszycie, dopadło mnie przeziębienie. Nie przeziębienie, bardziej to jest alergia, że mówię przez nos, bo wiadomo, wszystko teraz zaczęło pylić, a ja jestem alergikiem. Nie wiem, na co mam uczulenie. I to też może być tym spowodowane, że... nie wiem, jakieś przeziębienie czy coś, bo wiecie, że ja mam słabą odporność organizmu i po prostu mnie szybko jakaś choroba łapie. Właśnie muszę sobie zażyć moje witaminki, magnez i lutinoskorbin na odporność. No, biorę lutinoskorbin, żeby się poprawiła moja odporność organizmu. Wypiłam kawkę, zjadłam śniadanko, byłam z psem na dworze, jest mega ciepło, nawet mieliście przebitkę psa. I co? Otworzyłam sobie okno, także przepraszam was za jakieś szumy, ale jest tak cieplutko, że otworzyłam sobie okno, żeby się przewietrzyło. No i co? No i już kolejny raz się powtórzę, że hejt na mnie nie działa, bo pod vlogiem nowa zabawka dla psa. To, co napisaliście, to nie było za miłe. I osoby wiedzą, te osoby wiedzą, o czym mówię. Te komentarze tak nie zostały opublikowane. One zostały usunięte. Także ja nie wiem, po co wy piszecie takie komentarze, bo wszystkie komentarze, zanim pójdą na publikację, idą do mnie do sprawdzenia i te pozytywne komentarze publikuję, a te negatywne komentarze po prostu usuwam, zgłaszam użytkowników, czy blokuję użytkowników. Także hejt na mnie nie podziała i przez to nie zamknę kanału, bo jak wiecie, YouTube to jest coś, co ja lubię robić. Lubię nagrywać filmy. To jest moja pasja, także nie zamknę tego, bo ktoś mi napisze komentarz hejt. I wy myślicie, że mnie to coś ruszy. Jestem tu praktycznie prawie 2 lata i ja już miałam styczność z hejtem, czy to na tym kanale, czy na moim poprzednim kanale i uwierzcie mi, już na mnie hejt nie działa. Ja się już hejtem nie przejmuję. Jakbym się tak przejmowała hejtem, to by mi już tu dawno na kanale nie było, a jestem dalej na kanale i no nie ma co się przejmować tym hejtem, bo piszą to po prostu osoby, które nie byłyby w stanie nagrywać na YouTubie, nagrać film, zmontować go jeszcze i go wrzucić na YouTuba, gdzie kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób was ogląda. Także jeszcze raz podkreślam, hejt na mnie nie działa i komentarze negatywne, obraźliwe,
zostają przeze mnie usunięte, a użytkownicy zostają zgłaszani lub blokowani. A powiem Wam teraz, że ostatnio znalazłam idealny podkład dla siebie. Ostatnio też byłam w Rossmanie, nie nagrywałam żadnego vloga dla Was, ale kupiłam sobie podkład ten z Lovely, z tej nowej kolekcji, która wyszła teraz do Rossmana. To jest numerek 02 i powiem Wam, że on jest odpowiedni, ma kolor, krycie i no fajny jest. Także polecanko. Ja Wam go polecam. Są różne, ja mam akurat 02. I też sobie kupiłam korektor, tym razem ten większy. Z Lovely, też numerek 02. I teraz, jak jest tak ciepło, to jak się maluję, to nakładam tylko korektor i podkład, rozświetlacz i tylko tusz do rzęs, bo nie chcę tak obciążać mojej buzi, mojej twarzy tymi całymi kosmetykami, skoro to tak przycieple, nam spłynie, jak jest gorąco, ten makijaż nam spłynie, a jak wiecie, ja w wakacje praktycznie się nie malowałam, bo ten makijaż mi po prostu spływał. Tak było gorąco, że ten makijaż mi spływał. Jedynie no co, no to jakieś na urodzinki, czy jakieś imprezki, grille, to wtedy robiłam makijaż, a tak to jak jeździliśmy nad wodę, czy gdzieś tam, no to no nie malowałam się, no bo nie było sensu. Skoro jak było ponad 30 stopni, no to co, makijaż mi spływał. No, także teraz też się zaczęłam malować do szkoły. No, ostatni ten tydzień taki szkoły jest. Później mamy majówkę, mam praktyki. No i w czerwcu tylko wracam na tydzień do szkoły. Ale to będziecie wszystko widzieć na vlogach, jak mi się uda nagrywać vlogi w... Kiedy? W maju. Przejdziemy sobie teraz do moich prezentów urodzinowych. Ja podkreślam, że nie chcę się tymi prezentami chwalić, to nie ma na celu się chwalenie tymi prezentami, tylko może jakaś inspiracja dla Was, co możecie kupić swoim bliskim, znajomym na urodzinki. Tak jak w tamtym roku podkreślałam, to nie ma na celu chwalenie się. Ja sama lubię oglądać takie filmy i też sama nagrywam takie filmy dla Was. Także jeszcze raz podkreślam, tak jak w każdym filmie, gdzie pokazuję prezenty, nie ma na celu chwalenie się nimi. No. Pierwszym prezentem, jaki dostałam, był to tort urodzinowy. Zdjęcie macie na Instagramie, także kto jeszcze nie widział, to Was tam zapraszam. Oczywiście Instagram nie musicie mnie obserwować, żeby zobaczyć posty. Linka macie na dole w opisie, a nazwa jest ta sama jak tutaj na YouTubie. No. Dostałam też pieniążki. Jeszcze nie mam planu, na co je przeznaczę. Może zrobię tatuaż? Bo plan jest, żebym zrobił... Plan mam taki, żeby zrobić następny tatuaż. A czy teraz? No to nie wiem. Zobaczymy też, zobaczycie tutaj na vlogach. Lub przeznaczę też pieniążki na ubranka. To też zobaczycie na vlogach. Zresztą to się jeszcze okaże, bo ja nie wiem. Ja mam 100 pomysłów na minutę. I no nie wiem, na co je po prostu przeznaczę. A oprócz tego też kwiatki, ukochane moje róże. Zawsze co roku dostaję kwiaty, także w tym roku nie mogło być inaczej. Też dostałam róże, różowe róże, moje ukochane. No. Że uwielbiam też kwiaty, jak mówiłam, róże albo tulipany. Coś na osłodę, czyli Raffaello. I praliny. Także moje ulubione dwie rzeczy, coś na osłodę będzie. Jak będę chciała coś słodkiego sobie zjeść, to mam tutaj. Standardowo jak co roku, bo w tamtym roku też dostałam kwiaty, dostałam słodycze. Też standardowo jak w tamtym roku dostałam alkohol. W tym roku też wleciał alkohol. Tym razem no, żubrówka czarna, także do mojej kolekcji alkoholowej zaraz trafi. No i tutaj mam też prezencik w takiej fajnej torbie. Happy Birthday,
Ja nie będę kaleczyć mojego języka angielskiego. I tutaj mamy prezent od mojej przyjaciółki. Dostałam kwiatka takiego fajnego. Sztuczny kwiatek, bo oczywiście wszyscy wiemy, że ja o kwiatki nie umiem dbać. Moje stolczyki, które dostałam w tamtym roku, mi padły i nie chcą kwitnąć. Także tutaj mam sztucznego kwiatuszka. Gdzieś go postawimy. Jeszcze nie wiem gdzie. Zobaczymy. Ale mega fajnie, bo ja mega lubię kwiaty. Kwiatki. No, kwiatki sztuczne. Także taka fajna ozdoba będzie. I tutaj mam zestaw do pielęgnacji skóry głowy. Julka wie, że mam manię pielęgnowania włosów, tak jak Julka. I tutaj mamy w zestawie mamy serum do pielęgnacji skóry głowy i ziołową wcierkę rozgrzewającą. Także sobie przetestujemy, jak skończę używać wcierki z Olivia. Mega jeszcze raz dziękuję, na pewno się przyda. No i co, to były wszystkie moje prezenty urodzinowe. Jak na razie. Nie wydaje mi się, że coś jeszcze dostanę. Wszystkie moje prezenty teraz zobaczyliście. No, wszystkich prezentów jestem naprawdę, naprawdę zadowolona. Cieszę się, że jak nieraz już mówiłam, dla mnie liczy się gest, a nie to, co dostanę. Zresztą tak dużo rzeczy, co dostałam, tutaj mi się przyda dużo. Wróciliśmy do domu, byliśmy nad takim jeziorkiem, już mówiłam w którymś tam vlogu, gdzie łowią ryby, także rybki połowiliśmy, będą albo na kolację, albo na jutro, zobaczymy, ale powiem wam, że zimno trochę było, bo co jakiś czas wiało i jak wiało, to się robiło coraz to zimniej, wiadomo, od wody też się robiło zimno. No, ale co, posiedzieliśmy sobie chwilkę, Mija też spędziła czas na świeżym powietrzu. Co najlepsze, były tam dwa koty, takie, które tam po prostu przebywają, latają. I te koty się na nią czaiły, a ona na nie po prostu walczała, także było też śmiesznie. No, nad tym jeziorkiem też byliśmy w ostatnie, jak wam mówiłam. To fajne miejsce, bardzo blisko mnie, także fajnie, bo co jakiś czas możemy się tam przejechać, pospacerować. Też mamy też drugie fajne miejsce, także tam jak będzie tak no, w miarę ciepło, to będziemy tam chodzić. Teraz, co prawda, jak wracaliśmy, to złapał nas deszcz, zaczął padać deszcz, zaczęło padać, tak zapowiadali na dzisiaj deszcz, także no, pokropiło, nie wiem, może w nocy będzie padać. No i co, mi zostały w tym tygodniu dwa ostatnie egzaminy z matmy i z BHP. Tak to wszystkie egzaminy mam zdane, z czego się cieszę, bardzo się cieszę, bo mogę już powoli sobie myśleć, na spokojnie myśleć o praktykach, a nie zajmować się tym, że muszę robić poprawki jakieś i bardzo trzymam kciuki za to, żebym zdała jutro matmę. Jutro i środy będzie jeden vlog, bo nie mam tu żadnego filmu na zapas. Nie nagrywałam vlogów przez 4 dni i po prostu nie mam żadnych filmów na zapas. Teraz co? Teraz regularnie nagrywam, nie codziennie. Ale będziecie widzieć vlogi, czy tam jakieś inne filmy, nie no, zazwyczaj vlogi, 2 razy, 3 razy w tygodniu, jak się uda po prostu. No i co, ja za chwilkę zakładam bluzę i idę się przejść.